Siemaneczko! Witam Was bardzo serdecznie na kanale Piwne Degustacje po dość długiej przerwie, ponieważ byłem przeziębiony, nie było jak ani coś zdegustować, ani tym bardziej nagrywać coś. Już jest ze mną prawie wszystko w porządeczku, dlatego w tym filmiku zdegustujemy sobie Black IPA, które ważyliśmy na kanale, oraz parę informacji bardzo, bardzo ciekawych, tak zwane ogłoszenia parafialne, tak? Ale żeby o suchym ryju nie gadać, mam te Black IPA, które ważyliśmy. One jest 10 dni po zabutelkowaniu i z tego co sprawdzałem, to już jest nagazowane. Więc już nadaje się do spożycia, jak najbardziej. Tutaj muszę przyznać, że w piwku tym jednak osad chmielowy dość spory zrobił się, przez co lekko wychodzić z butelki zaczyna, co oczywiście nie jest przegazowaniem, tylko to jest gushing, to jest gushing, tak zwany. No, pianę proszę bardzo zobaczyć. Schowam te napisy. Piana jest idealna, jest drobniutko pęcherzykowa, praktycznie jak na azocie wygląda. Taką pianę chciałem uzyskać i taka piana rzeczywiście jest. I w sumie to jest jedyna rzecz, która mi się w tym piwie podoba. Normalnie piana jak szlak zana. Piwo jest przynajmniej w tym szkle czarne, nieprzejrzyste, tak jak Black IPA powinno być. W zapachu już niestety szału nie ma. Jest taki zapach gruszkowo-bananowy. Przypominam, do gotowania był chmiel Giarrillo wrzucony. I ten chmiel powinien wnieść takiego banana, gruszkę, pomarańcze, lekkie przyprawowe. Nuty to trzeba przyznać, że ani przypraw, ani pomarańczy tutaj nie ma, absolutnie. Gruszka bardziej dominująca nad takim zielonym, niedojrzałym bananem. Tak więc no, ten chmiel tutaj aromatycznie szału nie zrobił. Do tego na zimno 100 gram chmielu Lemon Drop nazywającego się. No i ten Lemon Drop miał być masakrycznie cytrusowy, jeszcze bardziej niż Cascade. Gówno, jeszcze raz gówno. Lemon Dropa nie kupujcie, przynajmniej do chmielenia na zimno. Ten chmiel jest do dupy, bo w ogóle żadnych cytrusowych aromatów nie wniósł. Skosztujmy. Jest lekko słodkawe, to przez to, że za płytko odfermentowało z 17 plato do 6,5, to troszkę za mało, przez co jest słodkie, lekko, przez to, że jest słodkie, ta paloność jest, ale ona jest na bardzo takim minimalnym poziomie, tak więc chmiel Karafa Special 3 do Black IPA sprawdza się fenomenalnie.
Ten chmiel Jarillo ma jedną taką zaletę fajną, że goryczka z niego jest taka dość właśnie fajna, przyjemna, nie jest ściągająca, nie jest zalegająca. Jest takie uderzenie goryczkowe i ta goryczka spływa. Tak więc, jeżeli o goryczkę rozchodzi się chmiel Jarillo, jak najbardziej w porządku jest. Te aromaty gruszkowo-bananowe nie bardzo odpowiadają mi. Tak więc co? Piana zajebista jest, czyli żeby stworzyć pianę zajebistą, trochę pszenicy, czyli trochę słodu pszenicznego i troszeczkę karapilsu i piana jak najbardziej w porządku jest. Żeby zakolorować piwo bez dużej paloności, karafa Special 3, jak najbardziej zajebisty słód. No i to by było wszystko z tych pozytywnych cech, które są tutaj. Negatywne to lemon drop, chujowy chmiel Jarillo, tylko na goryczkę nadaje się. No i muszę coś na chmielenie na zimno wymyśleć, bo tutaj zdecydowanie za dużo tego osadu chmielowego przedostało się, tak więc no coś tutaj nie tak. No i trzeba je płycej odfermentować, czyli starter drożdżowy obowiązkowo trzeba robić. Dobra, to się nagadałem. Rzekso też dostał to piwko, tak więc Rzekso takim bardziej obiektywnym okiem na temat tego piwa wypowie się. Dobrze, przechodzimy do ogłoszeń. Ogłoszenia parafialne. Moi kochani parafianie, w końcu jest ten film walentynkowy. W końcu wrzuciłem go. W opisie filmu na dole będziecie mieć linka do tego już sławnego filmu walentynkowego. A propos filmu walentynkowego, ostatnio YouTube wykasował mi film, na którym degustuję Króla Lata. Król Lata to było piwo z browaru Pinta. Ja tam udział wzięła gumowa lalka. No i YouTube stwierdził, że to jest propagowanie treści pornograficznych. Gumowa lalka z sex shopu propaguje treści pornograficzne. To jest szczyt. Oprócz tego jeszcze YouTube w ogóle to był jeden dzień taki, gdzie oprócz tego filmika, który mi skasowali, jeszcze cztery pozostałe filmy oszczerzenie dosytały, a to rozchodzi się o te filmy z degustacji, gdzie tutaj zawsze po tej stronie był plakat z dwoma półnagimi dziewczynami. I YouTube też stwierdził, że jest to szerzenie treści pornograficznych. Tak więc mój kanał znowu na 6 miesięcy ma już tym razem tylko oszczerzenie. Jestem w stanie dłuższe filmiki niż 15 minut wyrzucać, ale mam oszczerzenie, że jeżeli coś tam złego będzie, to znowu mnie zablokują albo tam coś. Nie ma wolności słowa w internecie nawet. Dlatego wybory zbliżają się. Jak widzicie, jedyna partia, na którą warto głosować, tylko na Korwina głosujemy. Jeżeli ktoś z was nie ma zamiaru w ogóle na wybory iść, niech to zrobi dla mnie przynajmniej. Niech ruszy dupę z domu i pójdź na
Korwina zagłosuj, zrobi porządek w końcu. Tak, to było to, to, aha. No i na zakończenie jakże smutna informacja. Dzisiaj jest piątek, noc, praktycznie już po 23, no nie, przed, w pół do 11 w nocy, w piątek. Za jakieś 24 godziny na Facebooku fanpage piwnych degustacji pojawi się. Niestety wiem, mówiłem wcześniej, nigdy konta na Facebooku nie założę. Niestety tak wiele rzeczy w piwnym świecie dzieje się, że żeby za tym wszystkim nadążyć, no trzeba niestety tego cholernego Facebooka mieć. Tak więc Facebook pojawi się w nocy, z soboty na niedzielę. Ja w tej chwili pakuję się jutro do Norwegii. Wyjeżdżam tam, odwiedzę jedną z najlepszych, a chyba według Reitbiera w 2013 roku była to najlepsza, był to najlepszy multitap w Norwegii. Katedral nazywa się jakoś kurczę tak, tam ponad 90 odsetna jest, tak więc no 22 krany i multum butelkowanych piw, tak więc tam na pewno pojawię się, na pewno napiję się coś, to jest w miejscowości Stavanger. Jeżeli jacyś fanowie w Norwegii są, a wiem, że na pewno są, niedaleko Stavanger mieszkają, to razem z fanami spotykamy się w niedzielę w klubie Katedral w Stavanger. Przyjdźcie, napijemy się, pogadamy. Oczywiście będę głosował w Stavanger. Załatwiłem sobie formalności wszystkie, będę za granicą głosował na jedyną normalną partię i jedynego normalnego człowieka w tym kraju, przesiąkniętym lewackimi skurwysynami. To by było wszystko. Dziękuję za uwagę i trzymajcie się, ludkowie. Pyrsk!